Witajcie. Dzisiaj szybka prezentacja noża składanego UMAREX Elite Force 440S. Krótka prezentacja. Nóż składany, bardzo lekki, wygodny. Fajny stopień naostrzenia. Mój akurat ma już około 2 lat. Nie jest może intensywnie eksploatowany, ale mimo tego już się stępił, więc będę musiał go nieco naostrzyć. Klips bardzo fajnie spasowany, nóż dobrze leży w kieszeni, nie przeszkadza, łatwo się go składa, łatwo się go rozkłada, jest to bardzo wygodne i szybkie, więc co do tego modelu jak najbardziej polecam. Możecie go dostać za relatywnie nieduże pieniądze, w okolicach 50 zł. No i co? Jest to nóż użytkowy, który fajnie mieć w kieszeni, którego nie szkoda zniszczyć, nie szkoda jest go, gdy się zgubi. Natomiast jest bardzo fajny na co dzień do cięcia, do każdej takiej codziennej czynności. Dobry, przyjemny chwyt. Także bardzo fajny nożyk, nie za duży, nie za mały, jak najbardziej czołówka użytkowa, jak dla mnie, w kieszeni, po prostu nie będzie Wam zawadzał. Nadaje się w zasadzie do wszystkiego, do obrony też jak najbardziej można go używać, jakkolwiek miejmy na uwadze, że nóż jest zawsze najgorszym narzędziem do samoobrony, ponieważ bardzo łatwo jest przekroczyć granicę obrony koniecznej przy jego użyciu. Stylistyka też dość ładna, dobra jakościowo stal, fajna okładzina, nie jest śliska, nie będzie Wam się śliskać, dobrze leży w dłoni. Tutaj macie też na końcu otwór, możecie go sobie powiesić, dołożyć do niego jakiś kawałek rzemienia. Ułatwi Wam to też wyciąganie, jeśli leży głęboko w kieszeni. Możecie wyciągać sobie właśnie za jakiś rzemień. Według mnie to jest taki wygodny nóż na co dzień, nie rzucając się w oczy, więc jak najbardziej polecam ten model. No to co, do następnego i trzymajcie się, hej!